Wreszcie wiosna. I za oknem, i w kalendarzu. Trwa w ulach teraz dynamiczny proces rozwoju rodzin pszczelich, a w pasiekach czas na szacowanie ich faktycznej kondycji, na ocenę tego, jak przezimowały i podejmowanie decyzji związanych z tym, co zrobić, aby przygotować je do wykorzystania pierwszych towarowych pożytków, które już niedługo. Problemów pozimowli może być kilka. Z tych pasiek, gdzie karmienie zimowe zakończone zostało wcześnie, we wrześniu, a w październiku nie dokonano kontroli zapasów, płyną takie sygnały, że pokarmu w ulach już teraz brakuje. W takim wypadku rozsądnym, zasadnym rozwiązaniem wydaje się podanie pszczołom ciasta węglowodanowego, które uzupełni te właśnie niedobory, pozwoli uniknąć głodu w rodzinach. Jeśli jednak w trakcie przeglądu wiosennego stwierdzimy, że któraś rodzina nie spełnia naszych oczekiwań, wigor pszczół odbiega od tego, jaki byśmy chcieli widzieć, wówczas zasadne może okazać się sięgnięcie po ciasto z dodatkiem witamin. Ciasto takie wspomoże wigor, wspomoże zdrowotność pszczół, da im takiego solidnego wiosennego kopa. Gorzej jest, gdy problemem po zimie jest zdrowotność. Ale i tutaj pszczelarz do dyspozycji ma kilka narzędzi, po które może sięgnąć. Jednym z nich jest ciasto z dodatkiem tymolu. Tymol to substancja ujęta jako związek pomocniczy w strategiach leczenia warrozy. Także i w tym przypadku można go wykorzystać. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie ciasta z dodatkiem nozewitu. To rekomendowane zwłaszcza tam, gdzie pszczelarz po zimie stwierdzi objawy nosemozy. Wiem, że w niektórych pasiekach jest to dość częste, pomimo tego, że zima nie należała do najtrudniejszych. Wszystkie te ciasta, o których powiedziałem, można nabyć pod marką Bee Fonda w firmie Wysoń lub w punkcie dystrybutorskim tej firmy. Paleta tych rozwiązań jest rzeczywiście szeroka, tylko od pszczelarza zależy, w jaki sposób wykorzysta te konkretne rozwiązania. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to kwestia, w jaki sposób podawać i jak dużo. Gotowe ciasta występują albo w wygodnych, jednostkowych opakowaniach. Pakowane są albo po kilogramie, albo po 2,5 kg, jak w przypadku Apifondy, która także jest dostępna w ofercie firmy Wysoń, lub w opakowaniu zbiorczym, które ma 15 kg produktu. Opakowanie jednostkowe można przeciąć na przykład na pół. W ten sposób zyskujemy porcję, która ma pół kilograma. Można je też podać w całości, wtedy taka porcja to 1 kg. Jeśli zdecydujemy się na wykorzystanie Apifondy i przetniemy ją na pół, wówczas porcja, którą podajemy pszczołom, to 1,25 kg. A jeśli z jakiegoś powodu jest to zasadne, żeby podać całą porcję, wówczas jednorazowo pszczoły otrzymują 2,5 kg ciasta. Wydaje się jednak, że aż tak duża porcja na raz to chyba jednak przesada. Pszczelarze, którzy korzystają z woreczków strunowych, którzy preferują w ten sposób podawać ciasto lub którzy dysponują specjalnymi podkarmiaczkami do ciast, mogą oczywiście wykorzystywać opakowania zbiorcze 15-kilogramowe. W takim wypadku to dozowanie można jeszcze bardziej uprecyzyjnić, chociaż oczywiście także w przypadku opakowań jednostkowych podawać można porcje mniejsze. Jednak ze względu na ekonomikę wykorzystania czasu, ze względu na to, w jaki sposób i w jakim tempie pszczoły pobierają ciasto, wydaje mi się, z mojej praktyki tak wynika, że pół kilograma jest to absolutnie minimum, co należy jednorazowo podawać do rodzin pszczelich. Ciasta można podawać bezpośrednio na gniazda lub przez otwór w powałce. W przypadku, gdy ciasto chcemy podać bezpośrednio na gniazdo, a więc pod powałkę, w takim wypadku należy w spodniej stronie wykonać otwór. Otwór ten powinien mieć kilkanaście centymetrów kwadratowych powierzchni, tak aby pszczoły wygodnie mogły pobierać ciasto. Natomiast w momencie, gdy wilgoć z gniazda, gdy temperatura z gniazda zacznie wpływać na to ciasto, gdy stanie się ono bardziej elastyczne, bardziej płynne, i jednocześnie w takim wypadku ten mały, niewielki otwór sprawi, że ciasto to nie spadnie na ramki, nie spłynie,
nie zabije żadnych owadów. Taki sposób podawania ciasta jest dla nich bezpieczny. Równie bezpieczny, ale zdecydowanie szybszy jest sposób podawania ciasta przez otwór w powałce. Nowoczesne ule mają sztywne powałki wyposażone w co najmniej jeden otwór, najczęściej w centralnej części, ale nie jest to regułą. Niektóre powałki mają więcej otworów. Wszystko, co trzeba zrobić, to udrożnić ten otwór, otworzyć go i ciasto, które też ma wycięty otwór w woreczku, w opakowaniu jednostkowym, położyć właśnie tak, by pszczoły przez ten otwór w powałce miały dostęp do ciasta. Otwór, który wykonujemy w opakowaniu jednostkowym, powinien być tej samej wielkości, co w przypadku podawania ciasta bezpośrednio na ramki, a więc powinien mieć te kilkanaście centymetrów kwadratowych powierzchni. Żywienie pszczół ciastem ma sens w dwóch sytuacjach. Pierwsza to taka, gdy pszczołom brakuje pokarmu po zimie. Wtedy najlepiej jest sięgnąć po zwykłe ciasto węglowodanowe, bez żadnych dodatków. Wersja podstawowa, która jednak skutecznie zapobiega głodowi, a przy dopływie pierwszych znaczniejszych ilości pyłku, czyli z leszczyny, z wierzby, z olchy, też stymuluje rodziny pszczele do rozwoju. Ma żywienie ciastem sens także wtedy, gdy stwierdzimy jakiś kłopot w rozwoju rodziny pszczelej. Pszczoły są wyniszczone po zimowli, wymęczone, a jednocześnie w marcu odchowują pierwsze, a w niektórych rodzinach już i drugie pokolenie wiosennej pszczoły, w związku z czym to zmęczenie jest podwójne. Po stronie pszczelarza jest więc to, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, by w tym podwójnie trudnym momencie dla pszczół pomóc im, by sprawić, by mogły one harmonijnie wejść w nowy sezon.